Drugi list apostoła Jana. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie, nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy znają prawdę. Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami do nastania wieku, z wami będzie też łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między twoimi dziećmi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, stosownie do przykazań, które otrzymaliśmy od ojca. A teraz proszę cię pani, nie jako piszący ci nowe przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. A to jest miłość, abyśmy postępowali według jego przykazań. To jest przykazanie, które słyszeliście od początku abyście zgodnie z Nim postępowali. Gdyż liczni zwodziciele wyszli na świat, którzy nie wyznają Jezusa Chrystusa, przychodzącego w ciele, taki jest zwodzicielem i antychrystem. Uważajcie na siebie, byśmy nie stracili tego, co wypracowaliście, ale odebrali pełną zapłatę. Każdy, kto przekracza naukę Chrystusa i nie trwa w niej, nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa... Ten ma i ojca, i syna. Jeśli ktoś przychodzi do Was, a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani mu nie mówcie witaj. Albowiem, kto takiemu mówi witaj, jest uczestnikiem jego złych czynów. Mając Wam wiele do napisania, nie chcę tego czynić, posługując się papierem i atramentem, ale mam nadzieję, że do Was przyjdę i osobiście z Wami będę mówić, aby radość nasza była pełna. Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. Amen.